Panie Robercie, na początek takie zaskakujące pytanie. No, czym jest dla Pana tytuł najlepszej restauracji w Polsce w 2017 roku? Mogłem sobie wyobrazić w tym roku wiele rzeczy, natomiast to, że N31 zostanie restauracją roku, no to jest dla mnie, mogę powiedzieć, przyspieszone mikołajki z prezentem pod choinkę. Z tego względu, że wszystkie tytuły, którymi się obdarza moją osobę, za pracę, za szefa kuchni, za lata działalności gastronomii i wprowadzenie kulinariów na salony, bo tak określa się moją osobę, no to wszystko mnie bardzo cieszy. Natomiast restauracja, która jest 2 lata na rynku, w pierwszym roku zdobyła wszystkie Grand Prix, a w drugim roku swojej działalności zdobywa restaurację roku, no to jestem z tego zadowolony. Myślę, że jest to o tyle fajne, że restauracja jest pełna, restauracja cieszy się dużym uznaniem, moi szefowie są bardzo zadowoleni i cieszą się z tego powodu bardzo, więc mam nadzieję, że to będzie tylko motywacja do tego, żebyśmy jeszcze bardziej działali, jeszcze ciężej pracowali. Już mogę dzisiaj zdradzić, że powstanie od grudnia kolejna restauracja, która nie będzie nazywać się N31 ani N32, Z57 w uroczej dzielnicy Warszawy, jaką jest niewątpliwie Saska Kępa. Mówił Pan o wprowadzaniu na salony. Kiedyś kucharze nie cieszyli się taką estymą, nie byli takimi gwiazdami jak na przykład telewizji, tak jak teraz Pan. Ta popularność w tym momencie pomaga bardzo? Na pewno tak, chociaż ja jestem takim przykładem, że z jednej strony tyle plusów, ile minusów. Na pewno mamy dzisiaj grono szefów, jest Wojtek Amaro, jest Karol Okrasa, jest Pascal Brodnicki, chłopaki, z którymi zaczynałem, jest Tomek Jakubiak, jest jeszcze kilku innych, Andrzej Polan, więc ja się bardzo cieszę, że jest moda na gotowanie, jest moda na szefów kuchni. To są dzisiaj ludzie, którzy swoim postępowaniem, swoją pracą, jakby też nakłaniają młodych ludzi do tego, żeby iść w ten zawód i uprawiać kulinaria. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony, że tak jest. Mam teraz przyjemność jeździć wspólnie z marką Prymat po szkołach gastronomicznych, 12 szkół gastronomicznych, każdej mam po dwie lekcje technologii i z jednej strony jest to właśnie szkolenie pod względem zawodu kulinarnego, a z drugiej strony pokazanie, że naprawdę warto iść. Jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów dzisiaj w Warszawie, w stolicy naszego kraju, jest zawód kucharza. Kucharze naprawdę dobrze zarabiają. U mnie w tej chwili na stażu jest chłopak, który pracował lata w Anglii. Na stażu takim, bym powiedział, zawodowym, z tego względu, że my i tak podpiszemy kontrakt i tak podpiszemy. Jest to przykład, że jemu już tam się nie opłaca być, przyjeżdża tutaj, bo zarabia te same pieniądze. Więc to tak naprawdę już nie jest to, że my teraz do kamery ściemniamy coś i mówimy, że jest pięknie, ładnie. Nie, to jest po prostu prawda. I powiem więcej, że poza Warszawą jeszcze chłopaki więcej zarabiają, z tego względu, że tam no to już jest w ogóle głód kucharzy. Nie wspomnę o takich regionach jak Zakopane przed sezonem zimowym czy lato przed letnim. No to wtedy, prawda, no jest duże ssanie na naszą branżę. Jak już jesteśmy o prawie, to proszę uchylić trochę rąbka tajemnicy Pana kuchni. Jak powstają Pana specjały, skąd czerpie Pan inspirację i tylko prawda? Prawda jest taka, że ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce, rozmawiam z szefami, spotykam się z nimi. Teraz byłem w Wodzisławiu, byłem w Krakowie, byłem nad morzem, teraz wjeżdżam na szkolenie. Mimo 30-letniej kariery, ja wjeżdżam na szkolenie. No, zostaje restauracja moja restauracją roku, ja zostaję szefem roku, a w listopadzie wjeżdżam do Walii na szkolenie z jagnięciny walijskiej, jednej z najlepszych na świecie. No to można było powiedzieć, że albo coś jest nie tak, ale to jest jak w każdym zawodzie dzisiaj, prawda? Kiedyś przede mną, jak zaczynałem, jestem od 20 lat związany z telewizją. Obecnie kulinarny mistrz wspólnie z TVN-em. Stoją tutaj dwie małe kamerki przede mną, my sobie spokojnie rozmawiamy. Kiedyś można powiedzieć, że gdyby taki wywiad chcieć zrobić, to wóz transmisyjny z tyłu, taki kabel szedłby tu różnych innych ingrediencji związanych z nagrywaniem. No, czasy się zmieniają i również my, mimo swojego doświadczenia zawodowego i też podróży po świecie, musimy się dalej rozwijać, zarówno pod względem smaku, pod względem produktów, również pod względem porcelany, na czym się podaje, jak się podaje, co z czym się jada, bo te trendy się zmieniają. Coraz mniejsze zainteresowanie restauracjami fine diningowymi, czyli te, które są, muszą się naprawdę ścigać. Wśród najlepiej odwiedzających
odwiedzanych, najpopularniejszych restauracji w Warszawie na TripAdvisorze wśród 1000 restauracji jest Amber Room, w którym się znajdujemy, i jest restauracja N31, która właśnie zostaje dzisiaj restauracją roku. Ta restauracja była w zeszłym roku restauracją roku, więc dzieje się naprawdę bardzo dużo. Szefowie starają się prześcigać. Ja w roku zmieniam 3-4 razy porcelanę. No, ktoś by powiedział, jest to szaleństwo, ale myślę, że to jest tak, że jak się wejdzie w to, no to nie ma odwrotu. Albo chce się być na tym szczycie, albo po prostu prowadzimy sobie restauracyjkę, która jest fajna, miła, przyjemna, no ale tylko tyle. Już tak kończąc, podsumowując, mówił Pan o Walii, o innych krajach. Tak w skrócie, ten wkład w światową kuchnię Polski, jaki jest ten wkład Polski? Jest coraz większy, czy jesteśmy cały czas na tym samym poziomie? No ja powiem, że chyba jest dzisiaj bardzo duży po otwarciu się na Unię Europejską i na świat. Wszyscy przyjechali i zobaczyli, że mamy naprawdę świetne produkty. Dzisiaj nie jest już żadnym nowum polski sklep z polskimi produktami, od przypraw na biału przez ryby, owoce w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii. Kiedyś pamiętam, jak robiłem wielkie gale w Berlinie, czy to Grünewoche, czy też TT ITB, czyli turystyczne targi. Wszystko przewoziliśmy w tak zwany różny sposób do Niemiec, żeby w jakiś sposób pokazać tą kuchnię polską. Dzisiaj, jak się mówi Niemcowi, na przykład szefowi z Niemiec, że kiełbasa, o ja, krakowska, jak się miód polski, grzyby polskie, dziczyzna polskie. Poza tym on mówi tak, ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z jednym szefem z Niemiec, czołowa restauracja, gościł u mnie i mówi, wiesz, no co, no, idziesz do sklepu w Niemczech, otwierasz lodówkę Die Beste Ente aus Polen, Die Beste Gus aus Polen, najlepsza kaczka, najlepsza gęś, wszystko z Polski, miód z Polski, więc to wszystko... Ja myślę, że tak, że dzisiaj obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do nas, do Polski, to już nie przyjeżdżają tylko dlatego, że są piękne kobiety i mamy świetny alkohol, ale również po to, żeby dobrze zjeść. I proszę zauważyć, że również my, Polacy, jeździmy po naszym kraju. To, że się rozwinęły drogi, to bardzo dobrze, z tego względu, że my naprawdę bardzo dużo podróżujemy i też w drugą stronę bardzo dużo podróżujemy i latamy po Europie właśnie w celach kulinarnych.